Cześć Marcin, co tam u Ciebie słychać? Bardzo fajny czas ostatnio. Bardzo super cieszę się, że biorę dzisiaj udział w takim wydarzeniu. Bo jak niektórzy wiedzą, uwielbiam modę, więc super, że mogę być na pokazie. Również w stylizacji Mariusza Przybylskiego. Widzę, pięknie wyglądasz. Słuchaj, czy Ty lubisz się bawić modą? Uwielbiam się bawić modą i jest to część na pewno mojej artystycznej duszy i też mnie. A co lubisz najbardziej w modzie? Jakiś styl? Ostatnio bardzo lubię minimalizm. I chyba tyle. Najbardziej trendujący ostatnio. Też zauważyłem, że bardzo lubisz zmieniać swoje fryzury. Bo jak ostatnio się widzieliśmy, to miałeś zupełnie inny kolor na głowie. Teraz jesteś już brunetem z powrotem. Powiedz mi, jeśli chodzi o fryzury, to też lubisz eksperymentować? Ja... Tak naprawdę od początku mojej kariery nigdy nie sądziłem, że coś zmienię na głowie. Jakoś tak byłem przyzwyczajony do tych brązowych loczków z programu, mogę powiedzieć. Ale jakoś tak złapała mnie chęć eksperymentowania właśnie też z włosami, nie tylko z ubiorem i wyglądem. No i fajnie, to była super frajda dla mnie, mieć czerwone włosy, blond i teraz wrócić do naturalnego. Czy będą jeszcze jakieś zmiany w głowie? Tego nie mogę obiecać, bo sam nie wiem, co się wydarzy i na jaki kolor najdzie mnie ochota. Widzę też u Ciebie na ramieniu tatuaż. Powiedz mi, tak, czy to jest Twój jedyny tatuaż, czy masz ich więcej? Mam więcej, mam dwa tatuaże, jeden oprócz tego jest wykonany przeze mnie i był jeszcze przed tym tatuażem. To tak eksperymentalnie też, wydzierałem sobie na kostce księżyc, a ten bardziej już ze zgodą mamy, już tak w wieku 16 lat, ale uprosiłem. Czyli ten pierwszy, ten księżyc był, tak? A teraz jest ten. Ale bardziej mówię, że to ten jest pierwszy, taki bardziej symboliczny. Okej. Co on dla Ciebie symbolizuje? No dla mnie jest trochę mną. Ja od zawsze jakoś tam łączyłem się z symbolem motyla. Uwielbiałem ten symbol i też chciałem mu nadać większy sens, jakby... Żeby był też motywem graficznym mojej epki Hypno, bo tam pojawia się właśnie ten efekt symbol motyla, więc nadałem mu też taki symbol już po wykonaniu tego tatuażu. A czy też chodziło może o symbol wolności? Tak, na pewno, symbol wolności i takiego też może wyzwolenia lekkiego, tak.